A naszym gościem jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, etyk, filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Chciałem zapytać księdza, no dziś mamy Wielki Piątek, to jest jeden z najważniejszych dni dla chrześcijan w roku. Dlaczego on jest ważny w tych czasach? On jest ważny, ponieważ przypomina, jak istotna jest religia w życiu człowieka. Owszem, w Polsce mamy większość chrześcijan, ale wiemy też, że na świecie bardzo poważnie traktują religię inni ludzie. Mamy obecnie 8 miliardów mieszkańców Ziemi. 7 miliardów to są ludzie religijni, tylko 1 miliard to są ateiści i agnostycy. To na czym polega znaczenie tego Wielkiego Piątku dla chrześcijan? To jest przypomnienie zbawczej roli Jezusa z Nazaretu jako człowieka i Syna Bożego. Dzięki temu, że Pan Jezus umarł na krzyżu, mamy możliwość życia wiecznego i przebaczenia, odpuszczenia naszych grzechów. A jak wpisuje się to w Wielki Tydzień? To jest taki, można powiedzieć, przejmujący dzień, gdy mamy adorację krzyża w świątyniach, gdy mamy drogi krzyżowe. Także bardzo w Wielki Piątek przemawiają do nas znaki, symbole liturgiczne. Wystarczy się trochę skupić i patrzeć na to, co się dzieje w świątyni czy podczas drogi krzyżowej, aby doświadczyć głęboko obecności Boga w sercu człowieka. To chciałem księdza zapytać o to doświadczenie, bo dzisiaj, czy Wielkanoc jest dzisiaj bardziej świecka czy duchowa? Bo jak widzimy na przykład w sklepach, w zasadzie ten okres wielkanocny zaczyna się zaraz po Nowym Roku. To jest problem w Polsce i w świecie zachodnim, że pokuta czy Wielki Post nie mają wymiaru społecznego. Inaczej jest w islamie. Jeśli jest Ramadan, to wówczas ten post jest nie tylko w domu, ale także gdy chodzi o pracę, gdy chodzi o życie publiczne. Natomiast Europa, świat zachodni, tutaj mamy, że tak powiem, społeczeństwo postchrześcijańskie i w dużym stopniu dla większości mieszkańców świata zachodniego święta wielkanocne to jest czas ferii, urlopów, różnego rodzaju eksperymentów kulinarnych czy odpoczynku. A co z niewierzącymi, czy z osobami z innych wyznań? Na ile jakby istotna może być dla nich Wielkanoc? Czy jakieś przesłanie dla siebie też mogą z tych świąt wynieść? To jest przypomnienie śmiertelności człowieka i możliwość takiej pomocy, jaką człowiek może uzyskać, gdy chodzi o takie utożsamienie się z cierpiącym Jezusem z Nazaretu. Zauważmy, że także w wieku XXI doświadczamy głębokiej kruchości, skończoności ludzkiego życia. W Polsce mamy chociażby wysyp chorób nowotworowych, mamy wręcz epidemię raka, do tego mamy wojnę u naszych granic. W związku z tym doświadczamy takiej małości naszego istnienia i trzeba szukać nam nadziei, a taką nadzieją jest to, co 2000 lat temu uczynił Jezus Chrystus, pokonując śmierć i dając nam nadzieję życia pozagrobowego. A chciałem zapytać właśnie o ten wizerunek śmierci, bo faktycznie no z jednej strony mamy za naszą granicę wojnę, za naszą granicą wojnę. W zasadzie, jeżeli ktoś ma dostęp do mediów społecznościowych, to każdego dnia może zobaczyć śmierć w różnych odsłonach. Także w tych najbardziej okrutnych, a z drugiej strony, mimo tego, że śmierć jest wokół nas, niedawno mieliśmy na przykład pandemię, gdzie mieliśmy olbrzymią liczbę nadmiarowych zgonów, to w zasadzie wydaje się, że już o tym nie pamiętamy. No, nie było upamiętniania ofiar pandemii, czy tych osób, które wtedy zmarły. Gdy chodzi o Polskę, Europę czy świat zachodni, rzeczywiście śmierć staje się czymś anonimowym, ukrytym, takim trochę jakby wstydliwym, ale zupełnie inaczej jest w Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej. I gdy chodzi o Polskę, no bo zawsze bliższa koszula ciału, w związku z tym mówimy o naszej mentalności czy o naszych problemach, to jest wielkie wyzwanie, jak jednak nie ukrywać śmierci przed młodym pokoleniem. W Polsce na przykład prawie całkowicie znika obecność dzieci i młodzieży, gdy chodzi o rodzinne
ogóle pogrzeby. Uważam, że to jest duży błąd, także gdy chodzi o umieranie ludzi w szpitalach czy w hospicjach. Często jest to śmierć anonimowa, bez bliskości krewnych czy znajomych. No to są takie znaki niepokojące, warto to zmienić. Rozumiem, że to jest taki moment, kiedy no, ci odchodzący potrzebują najbardziej kontaktu z bliskimi akurat. Śmierć w samotności jest czymś okrutnym. Tak nigdy nie było, także w naszym kraju, ponieważ nasi bliscy umierali w naszych domach, w domach rodzinnych, w otoczeniu swoich najbliższych. Natomiast jedynie ostatnich kilkadziesiąt lat to są głębokie zmiany, gdy chodzi o nasze umieranie, gdy chodzi o przeżywanie naszych pogrzebów czy żałoby. Chciałem trochę wrócić do Wielkanocy. No, przed nami wielkanocne śniadania, dwa dni bycia z bliskimi. Jak rozmawiać przy świątecznym stole, żeby te rozmowy nie przybierały, jak to czasami bywa, zbyt gorącej temperatury? Dwie rady. Pierwsza, jeśli nie musimy się z kimś spotykać, z kim jesteśmy skłóceni politycznie, to lepiej uniknąć takich spotkań rodzinnych. No i druga rada, za wszelką cenę należy unikać jakichkolwiek tematów politycznych. No wiemy, że mamy w Polsce taką wojnę wręcz plemienną, swego rodzaju wojnę domową, wojnę światopoglądową. W związku z tym przynajmniej na ten czas świąteczny spróbujmy zakopać te wojenne topory, żeby doświadczyć choć trochę spokoju, ciszy i takiego dobrego, pogodnego życia. A wierzy ksiądz, że możliwa jest taka postawa, która no, pomoże tę polaryzację, która jest, czy te podziały zmniejszyć? To nie jest kwestia cudownego wydarzenia, które się może stać z dnia na dzień. W związku z tym to będzie praca na lata, żeby uspokoić nasze polskie wody. Natomiast no, mamy dzisiaj już Wielki Piątek, w związku z tym nie możemy zbyt wiele zmienić w naszych rodzinach czy w naszych relacjach sąsiedzkich. W związku z tym no, szukajmy tego, co możliwe. Tam, gdzie możemy dzięki naszemu rozumowi uniknąć nieszczęścia czy niepotrzebnych kłótni, no to warto to zrobić. No, Wielki Piątek to jest często związane z rachunkiem sumienia. Rozumiem, że warto zrobić taki rachunek sumienia i spojrzeć w siebie, zobaczyć, co było nie tak, a nie szukać winy winnych w tym kontekście, tak? Lepiej szukać w sobie winy, niż rzucać kamieniami w innych. Natomiast sumienie to jest sąd rozumu. Jeśli sumienie jest dobrze ukształtowane, to wówczas pokazuje nam sumienie nasze z jednej strony dobre czyny, a z drugiej także wskazuje to, co wymaga zmiany. I to, czego w Polsce bardzo potrzeba, to jest oczywiście kwestia etyki społecznej, grzechów społecznych, pewnego bałaganu, który mamy, gdy chodzi o świat polityki czy życia publicznego. Ale to jest praca na długie lata i być może teraz, dzisiaj, Wielki Piątek, to zostawmy na boku, a warto do tego wrócić już w czasie poświątecznym. Na pewno, ale chciałem jeszcze zapytać, czy w takim razie Kościół jako instytucja powinien jakiś rachunek sumienia przeprowadzić? No cały czas, od wielu lat Kościół katolicki w Polsce jest pod ścianą. Mamy wysyp bardzo wielu różnego rodzaju skandali czy gorszących sytuacji. Ja nie ukrywam, że od wielu lat wzywam do takiego rachunku sumienia, więcej do reformy, bo już nie wystarcza rachunek sumienia. Mamy zamykane seminaria duchowne, mamy odpływ ludzi, gdy chodzi o nabożeństwa w kościołach, mamy coraz mniej dzieci i młodzieży na lekcjach religii w szkole. No to jest głęboki kryzys i warto taki też rachunek sumienia postulować, gdy chodzi o Kościół katolicki w Polsce, ale ten rachunek sumienia trzeba robić nie tylko w czasie wielkanocnym czy w czasie Wielkiego Postu, ale przez cały rok i najbliższe lata w Polsce to będzie wielkie wołanie o pilną reformę, bardzo głęboką, Kościoła katolickiego jako instytucji. Przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, etyk, filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy na dalszą część rozmowy w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Radiowej Jedynki.
Chciałem pociągnąć trochę ten wątek, o którym ksiądz powiedział przed chwilą. Na czym ten rachunek sumienia miałby polegać? No, mamy, to jest kwestia ostatnich dni, ale mamy sprawę Funduszu Sprawiedliwości i zatrzymanie jednego z księży z Fundacji Profeto. Czy to jest sprawa, która może rzucać cień na Kościół? To taki kolejny jakby kamyczek do tego obrazu, o którym ksiądz powiedział, czy raczej należy to traktować oddzielnie? Ja wiem, że trudno tu jakby o diagnozy, no bo sami nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie materiały są w śledztwie. Rzeczywiście musimy zachować pewną ostrożność, bo nie mamy dostępu do dokumentów. Natomiast w tle jest coś innego, czym ja się zajmuję od wielu lat, ponieważ zauważmy, że Fundacja Profeto i aresztowany ksiądz Michał to są nowe formy ewangelizacji, tak zwana nowa ewangelizacja, robiona trochę na modłę tego, co jest w Ameryce Południowej, czy w Afryce, czy w Azji. To jest taka nowa religijność synkretyczna, trochę katolicka, trochę zielonoświątkowa, trochę elementów religii naturalnych. Do tego się wykorzystuje internet, telewizję, radio. No i w tej nowej ewangelizacji jest wiele, że tak powiem, dziwnych, niebezpiecznych rzeczy, o których ja mówię od wielu lat, a ta nowa inwestycja za 100 milionów to jest część tego wielkiego projektu nowej ewangelizacji w Polsce. No, ja stawiałem poważne pytania już kilkanaście lat temu. A to są tego typu projekty, jak ksiądz Michał prowadził z Fundacji Profeto, ten archipelag tak zwany. To są takie projekty, które mogą, no, nie wiem, albo być sprzeczne z duchem Kościoła, czy może, no, dodawać mu ujemnych punktów, że się tak wyrażę, w opinii publicznej? No, to się kończy na naszych oczach, ten eksperyment, no, takim, można powiedzieć, mega skandalem. Powtarzam, nie mam dostępu do dokumentów i nie mogę się wypowiadać, gdy chodzi o zarzuty postawione księdzu Michałowi. Natomiast zjawisko jest o wiele szersze, gdy chodzi o głębokie zmiany w religijności w naszym kraju, które dokonały się na przestrzeni ostatnich lat. No, przecież ja o tym egzorcyzmie, salcesonie i kiełbasie mówiłem kilkanaście lat temu. To był owszem błąd księdza Michała i on ten błąd uznał, ale to jest pytanie inne, panie redaktorze, to znaczy, kto ukształtował w seminarium młodego księdza Michała, jakie treści teologiczne on, że tak powiem, poznawał i jak to się stało, że z taką kosmicznie fatalną wiedzą, wręcz szamańską, no, wyszedł ksiądz Michał z seminarium. W związku z tym pytanie dzisiaj jest inne, to znaczy, kto odpowiada za tę osobistą tragedię księdza Michała? To ja chciałem zapytać, wracając do tej diagnozy księdza sprzed kilku minut, to jak w takim razie powinno wyglądać z punktu widzenia instytucji, czy, no, Kościoła jako zbioru wszystkich wiernych, odnowienie tej instytucji? Przede wszystkim to będzie bardzo brutalna wojna, ponieważ na dzisiaj jest mentalność oblężonej twierdzy i gdy chodzi o biskupów, księży czy ludzi świeckich uczestniczących w niedzielnej mszy świętej, to tutaj prawie 100% twierdzi, że jest dalej świetnie, że nie są potrzebne żadne reformy, a jeśli już są jakieś tematy trudne, to oczywiście najłatwiej oskarżyć złe media i niedobrych dziennikarzy, że atakują Kościół. No, widzieliśmy to ostatnio na przykładzie diecezji sosnowieckiej. No, przecież tam mamy więcej niż Sodomę i Gomorę. Tam jest prawdziwy Armagedon. Natomiast, no, za bardzo nie widać jakichkolwiek prób odnowy moralnej, gdy chodzi o duchownych i świeckich mieszkających w diecezji sosnowieckiej. W związku z tym nie wiem, jaki jeszcze potężny wstrząs jest potrzebny, żeby cokolwiek dobrego zaczęło się dziać, gdy chodzi o reformę pilną, głęboką Kościoła katolickiego w Polsce.
A na ile zaszkodził Kościołowi sojusz tronu i ołtarza? No bo to jest coś, co widzieliśmy od lat, jeszcze w latach 90., 2000. Gesty władzy wobec Kościoła, gesty Kościoła wobec władzy. Nie ma co ukrywać, że w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, no to wszystkie siły polityczne zabiegały wtedy o poparcie Kościoła. Pamiętamy wyjazdy do Watykanu, słynne słowa papieża Jana Pawła II. No ale w ostatnich latach jakby widzieliśmy nasilenie takich związków. Jak to rozplątać w tej chwili? No, to jest temat może mało odpowiedni na Wielki Piątek i być może warto kiedyś o tym porozmawiać już w czasie powielkanocnym, ale oczywiście ja się zgadzam z panem redaktorem, że ten fatalny sojusz ołtarza z tronem, on nakręca galopującą ateizację szczególnie młodego pokolenia w naszym kraju i jak to dzisiaj przerwać, no to będzie bardzo, że tak powiem, brutalna sprawa, ponieważ tak naprawdę nie ma mądrych propozycji. To znaczy mamy dzisiaj takie okopanie się. To znaczy z jednej strony biskupi i księża mówią, ależ skądże znowu jest naprawdę wszystko fajnie i nie są potrzebne żadne reformy. Natomiast koalicja rządząca, gdy chodzi o niektórych polityków, czasami myślę, że przesadza i niektóre postulaty są zbyt daleko idące, zbyt ostre. W związku z tym ja w wielu moich wypowiedziach już po ostatnich wyborach mówiłem tak, spróbujmy uspokoić ten nasz polski klimat, ponieważ gdy chodzi o reformy tak delikatne jak kwestie światopoglądowe, na przykład nauczanie religii w szkole, no to jest potrzebny pewien ogólnonarodowy konsensus, zgoda narodowa. Nie może to być przedmiotem bratobójczej wojny plemiennej, ponieważ mamy w tle dobro no, młodego pokolenia. No przecież niezależnie od tego, czy ktoś jest katolikiem, ateistą czy buddystą w Polsce, no wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby pokolenia, które przyjdą po nas, no miały jakąś ogólną wiedzę religijną. No, w tej sprawie powinna być zgoda. A chciałem zapytać, na ile ten proces, o którym ksiądz mówił, no, takiego jak rozumiem kryzysu Kościoła, jest procesem no, oryginalnym dla Polski, a na ile my się wpisujemy w taki proces zaświadczenia, jaki widzieliśmy w Europie Zachodniej i po prostu no, to jest tendencja, która do nas przyszła później, ale wydaje się nieodwracalna. Dwie uwagi. Pierwsza, nie jesteśmy wyjątkiem, gdy chodzi o świat zachodni, to znaczy stajemy się na dobre i na złe typowym zachodnioeuropejskim społeczeństwem, a ten obecny zachodni europejski model życia jest związany z obojętnością religijną, czy z ateizmem, czy z agnostycyzmem. Także tutaj w tym wymiarze nie ma nic nadzwyczajnego w Polsce. Więcej konsumpcji, więcej dobrobytu, no tak to wygląda w całej Europie. Ale jest druga rzecz, która nas wyróżnia negatywnie, to znaczy tempo, szybkość tego procesu sekularyzacji. Otóż mamy pierwsze miejsce nie tylko w Europie, na całym świecie, gdy chodzi o szybkość utraty wiary, religii przez młode pokolenie w stosunku do religijności ludzi starszych. I to są wyniki badania ogólnoświatowego, które prowadzi amerykański ośrodek Pew Research Center od wielu lat. Powtarzam, mamy pierwsze miejsce na świecie, gdy chodzi o szybkość sekularyzacji młodego pokolenia w stosunku do religijności ludzi dorosłych i starszych. To na czym powinna, przepraszam, że użyję takiego marketingowego określenia, ale polegać oferta Kościoła w tej chwili i wyjście do wiernych, ale także do niewierzących? Jak się powinien wiarygodność zmienić? Wiarygodność. To jest jak mantrę przeze mnie powtarzane słowo, ponieważ zauważmy, że kwestie religijne, duchowe, one nie potrzebują, nie wiem, strategii marketingowych, reklamy. Jeśli treści religijne są wiarygodne, to one przekazują, czy, że tak powiem, przekonują mocą, którą mają same w sobie. W związku z tym, jeśli treści głoszone przez Kościół katolicki będą poparte jego wiarygodnością,
to będą się przekonywać do tych treści i ludzie młodzi, i starsi. Powtarzam, wiarygodność Kościoła jako instytucji, szczególnie wiarygodność biskupów i księży. Na koniec jeszcze chciałem zadać ostatnie pytanie, takie bardzo bieżące, no mimo tego, że dzisiaj jest Wielki Piątek, ale do dziś prezydent ma czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o tak zwanej tabletce dzień po. Z nieoficjalnych informacji można domniemywać, że pewnie ta ustawa zostanie albo zawetowana, albo zaskarżona w jakiejś formie do Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy oczywiście, że Kościół jakby w tej sprawie ma swoje zdanie, ale na ile to jest kwestia, która powinna być rozstrzygana prawnie, a na ile taka, która powinna jakby być rozstrzygana w sumieniu? To jest pogranicze zagadnień prawnych i zagadnień etycznych czy bioetycznych. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy się tym interesuje, ja zachęcam do kilkudziesięciu moich opracowań na ten temat z ostatnich lat, ponieważ analizuję tego rodzaju debaty w wielu krajach świata. To, czego w Polsce zabrakło w ostatnich latach czy miesiącach, to jest przedstawienie opinii publicznej rzetelnej wiedzy dotyczącej różnych generacji preparatów nazywanych tabletkami PO, które mają podwójne działanie. Czasami mogą mieć działanie wczesnoporonne, a czasami mają typowe działanie antykoncepcyjne. Natomiast to, co jest ważne i to chcę bardzo mocno powiedzieć, w Polsce, w Europie i na świecie coraz mniejsze znaczenie mają regulacje prawne, a coraz większą rolę powinno odgrywać sumienie indywidualne, ponieważ co z tego, że będziemy mieć taką czy inną ustawę, skoro każdy może sobie kupić dowolny preparat przez internet, mając dostęp do sieci. W związku z tym uważam, że ten spór w Polsce dotyczący takiej czy innej ustawy, on jest troszeczkę zbyt mocny, zbyt za bardzo przyjaskrawiony. Tysiąc razy ważniejsza kwestia to jest kształtowanie mądrych sumień naszych dzieci, naszej młodzieży, w naszych domach, w naszych szkołach i w naszych parafiach. Dziękuję bardzo. Gościem Sygnałów Dnia był ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, etyk, filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo. Dobrych świąt. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.